Stara, zobacz. Mamy lokatora nowego. Czy to Sylwek Wardęga? Słuchajcie, wysłał mi gołębia pokoju. Właśnie pomyślałem. Jezu, Sylwek. No dobra. Przyjmuję zgodę, no. No kurde, będziemy się znowu przyjaźnić. Tak jak nigdy. Super. Dzień z życia przedsiębiorczego Roberta. Bardzo ważnym punktem jest leżeć nago, długo w łóżku. Pamiętaj. Dalej nago. Dalej nago. Everybody wanted to get into get rich quick schemes like crypto investing where they can. Po oglądaniu YouTube'a należy się położyć i tak nadal jestem nagi. Skończyłem pierwszą drzemkę. Nie mam zamiaru się ubierać. Teraz jest czas, kiedy udaję, że sprzątam, czyli chowam rzeczy do śmietnika i mam muchę. Bo zajmę tego. Burgir z kaczki polecam. Dawno nie słuchałem za muzyczki. Sorry, mógłbyś zamknąć drzwi, jak uprawiamy seks? No, dzięki. Umyć trzeba brudną dupę. Chlap, chlap, hop. Otwieram OnlyFans, kochani. Kochasz mnie? O kurwa, no Robert. Tak, kochani, tutaj jeden pasut, drugi pasut i tu jest trzeci pasut. Zajebiście, co? Nikt mnie nie lubi. Stream trwa, jeżeli chcecie na streamy, subskrybujcie kanał Pasut. Jeżeli lubicie tego vloga i oglądaliście streamy, dajcie komentarz. Tutaj jest czat, tutaj jest kamera, tutaj jest Stara. Stara już dwa kurwa gigantyczne kłamstwa na mój temat wypuściła do internetu. Co? My już ze Starą idziemy spać, dziękujemy za streamkę, daj łapę. A ty co ty robisz? Nagrywam wideo przyrodnicze. Właśnie pierwszy kontakt człowieka z gorylem. Ja jestem gorylem czy człowiekiem? Z kolorowymi paznokciami. Pierdół to na Boga! Drugi dzień smarkania. Nic nie jest lepiej. Nie ma czegoś jak peeling enzymatyczny. Peeling enzymowy, enzymami. Co ty? Nie wymyślaj słów. Kochanie, na głupoty to jeszcze lekarstwo nie wymyślili, a twoją to już w szczególności. Dzieciaki kochają kawę i cygara. No nie rób głupich miejsc, stań po prostu normalnie. Nie dotykaj twarzy. Ała! Trzy? Kupiłeś mi trzy Michałki tylko. Chciałeś cztery. Pięć. Powiedziałeś cztery. Powiedziałam pięć. Nigdy nie zrobię dokładnie tak jak chcesz. Zawsze trzeba coś zepsuć. No kurwa no. I tak jeden Michałek to za dużo w tym domu. Dokładnie Michał M. Ale już nie będę o tym mówił nic. Przed spodnią warstwę liścia, jak i górną oraz łodygi. Na górze macie odsyłacz do filmu Jak czyścić liście. Mamy chorą córkę. No słuchaj przędziorek, jak ja cię zobaczę. Zwłaszcza, że się rymuje z paciorek, więc już wiem, że jesteś kawał pasożyta. Stara sobie dojebała skrzydła. Dobra, wiem, że wyglądam tragicznie, nie musisz mi tego mówić. Nie powiedziałem, że wyglądasz tragicznie. Ale ja to wiem, że wyglądam. Jak po prostu wyglądasz, jak miała skrzydła na wiem, oczach. Wiem, ale muszę poczekać, aż to odpadnie, no i tyle, no. Każdy popełnia błędy. Kolejne lekcje biznesu z telewizji. To obiad dla starej. Starej się sushi zachciało z Lidla. Czy wy kupujecie sobie w sklepach sushi? Bo ja to się boję kupować w sklepach sushi, ale może to normalne. Sapporo, a to tam gdzie skakali ci skoczkowie na matka 500+. O, siema! Kurwa, będę zamieszkać, ale jak coś to u mnie w lato 27, 32 stopnie tutaj, gdzie mieszkam. No tu możemy razem spać, albo tam w barłogu. Stara krzyczy do kolegów z internetu. Siemki, kolejny dzień. Niestety spałem przez te wszystkie dni z otwartym oknem, dlatego czułem się coraz gorzej, a nie coraz lepiej. Więc teraz spałem z zamkniętym i się czuję średnio. Co jest? Czemu masz stara torebkę foliową na głowie? Nie, tak, czemu nie? Wyglądasz jakbyś 200 km na godzinę jechała, tak ci twarz zaciągnęło. Bo tobie tylko te zakupy w głowie. A tutaj zaraz obudzisz węża, będziesz tak się ruszać. Patrz, stara, jesteś na tapecie. No, ale czekaj, bo mi się tutaj zepsuło.
stara się wypukleć. Stara się zamieniła w lewiatana, założyła siatkę. Tak? Ze starą się dzielimy tak obowiązkami. Ona sprząta całe mieszkanie, ja ścielę pościel, ale tylko do połowy.